Zawsze w grudniu w sieradzkim magistracie spotykają się wyjątkowi ludzie, wolontariusze. Światowy Dzień Wolontariatu to okazja do podziękowań za ich pracę, ale nie tylko. Jest to praca ze wszechmiar bezcenna i z taką pracą w tym gronie mamy do czynienia. Dzisiejszy dzień, drodzy Państwo, to doskonała okazja do tego, aby nam wszystkim uświadomić to, że Państwo wkładacie ogromny, ogromny wysiłek w to, aby nieść pomoc innym bezinteresownie, nie oczekując za to żadnej gratyfikacji, a chcielibyśmy przez uhonorowanie Państwa w tak szczególnym dniu statuetkami docenić Państwa trud i wysiłek, który wkładacie w niesienie pomocy innym. Prezydent uhonorował statuetkami wolontariusz roku 2014 11 osób. Znaleźli się w tym gronie ludzie pomagający nie tylko chorym czy niepełnosprawnym, ale też dzieciom, młodym sportowcom czy osobom starszym i samotnym. Myślę, że to byłoby zubożenie tej uroczystości i idei wolontariatu, gdybyśmy mówili tylko i wyłącznie o osobach, które pomagają na przykład chorym albo niepełnosprawnym. Tutaj chodzi o wszystkich, którzy mają serce do pomagania innym w jakiejkolwiek formie. Statuetki odebrali Krzysztof Balcerzak, który w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej jest oparciem dla potrzebujących, Włodzimierz Błoński, legenda sieradzkiego sportu i inicjator największych imprez sportowych w mieście, Witold Dobroszek, który zaraża swoją pasją do siatkówki kolejne pokolenia młodzieży, Arleta Gutkowska, pomagająca najmłodszym w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, a także Piotr Jasiak, bardzo młody, ale niezwykle wrażliwy na cierpienie dzieci wolontariusz Fundacji Dr. Clown. U nas w sieradzkim szpitalu nie ma takich ciężkich przypadków, ale bywają naprawdę trudne i z mojego doświadczenia widzę, że niektórzy wolontariusze po prostu się poddają, bo niby to nic niewielkiego, ale naprawdę to jest bolesne takie odczucie widzieć chore, małe dzieci przede wszystkim, które naprawdę czasami nie mogą nic nad sobą zrobić. Jak sądzisz, co im daje to, że przychodzicie do nich? Na pewno wnosimy jakąś świeżość, nie takie monotonia w tym szpitalu, radość. Panie pielęgniarki. Oczywiście radość. Naszym głównym elementem pracy jest czerwony nosek i balon. I to naprawdę bardzo dużo już robi na sam początek, jak już to widzą, to już można, dzieci są nasze po prostu i możemy zrobić z nimi wszystko, co chcemy naprawdę. Piotr mówi, że spełnia się w pracy wolontariusza i zachęca rówieśników do takich działań. Okazuje się, że w Sieradzu młodych, wrażliwych ludzi jest więcej. Jest to coś, co wychodzi od nas z środka, jakieś współczucie dla osób i no jakoś tak jakoś wychodzi, że pomagamy. Powiem pani, że ja sama mam brata niepełnosprawnego i widzę, jak mu jest trudno i ja też mam taką właśnie potrzebę niesienia innym i wiem, że do końca życia będę czymś takim, bo sama doświadczyłam czegoś takiego w swojej rodzinie. Najmłodszą uhonorowaną wolontariuszką jest 15-letnia Julia Niedźwiecka, wspierająca osoby cierpiące na stwardnienie rozsiane. Prezydent Paweł Osiewała, przewodniczący Rady Miasta Mirosław Owczarek i wiceprezydent Rafał Matysiak wręczyli te wyróżnienia także Andrzejowi Weselskiemu, pracującemu na rzecz diabetyków, Marii Wice, która od lat pomaga dzieciom niepełnosprawnym i Rafałowi Wojciechowskiemu, zachęcającemu młodzież do uprawiania sportu i zdrowego stylu życia. Tytuł przyjaciela wspierającego działania na rzecz innych otrzymał Władysław Maciejewski, wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, za pomoc w organizowaniu wielu imprez sportowych. Każdego roku jedna osoba jest honorowana za całokształt działalności, czyli nie ten rok 2014 decyduje, ale całe życie, że ktoś ma to po prostu w sobie, że pomaga innym przez wiele lat, a w jej przypadku akurat przez kilkadziesiąt lat. I ona akurat w tym roku uzyskała taki tytuł. Z grona osób, z którymi współpracujemy, wybieramy taką osobę, którą warto uhonorować. W tym roku statuetkę za całokształt działalności odebrała Marianna Sadowska, kobieta niezwykle odważna i oddana innym. Skąd to się bierze? Bierze się to z wnętrza człowieka. To nie jest takie proste. Nie każdy ma możliwość, ochotę i chęć tej pomocy niesienia. Mnie właśnie dotknięta chorobą nauczyła mnie pokory i jednak doszłam do wniosku, że to będzie teraz moje działanie. Sama natrafiłam na ogromne przeszkody, nic tutaj nie było, nic nie wiedziałam, nie wiedziałam co zrobić. Jak się po prostu zorientowałam, że u nas już jest zawiązany zawiązek takiego klubu, postanowiłam, że sieradzka kobieta nie będzie się różnić od warszawianki czy łodzianki niczym, bo prawdopodobnie dostałam taką wskazówkę i czas od Boga, żebym się zajęła.
właśnie Amazonkami i doprowadziłam ten klub do takich, jak renomowane kluby w dużych miastach. Wszystko u nas jest, wszystko. Dzięki sieradzkiemu klubowi Amazonka młode dziewczyny uczą się samobadania piersi. Dowiadują się, jak uchronić się przed rakiem. Niezwykle ważne jest także wsparcie, które otrzymują kobiety walczące z tą chorobą. Bywa bardzo trudno, zależy na kogo się trafi. Jak się trafi na kobietę, która chce żyć, prawda, która ma chęć, ogromną chęć do życia, to łatwiej jest ją przekonać. Teraz wolontariuszki nasze, ochotniczki, mają pomieszczenie, dostałyśmy z Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej pomieszczenie, w którym właśnie otworzyłyśmy wolontariat i tam prowadzimy trudne rozmowy, prawda? Ale taka osoba, która od razu dostanie w głowę nowotworem i spotka się z nami i zobaczy, że po 15, 16, 17 latach można żyć, wyglądać i jej się też chce. W związku z tym robimy wszystko, żeby poszła dobrą drogą. Właśnie dlatego praca wolontariuszy jest tak cenna. Bez rozgłosu, z ogromną cierpliwością i wrażliwością pomagają i wspierają wszystkich potrzebujących. Jako podziękowanie dla nich zaśpiewał Marcin Celej, któremu akompaniowała uzdolniona gitarzystka Magda Kowalczyk. Pomagać można zawsze i w różny sposób. Współpracująca z sieradzkim magistratem Fundacja Eko Textil ufundowała 3 specjalne rowery dla niepełnosprawnych ruchowo dzieci. Mała Daria była zachwycona, kiedy usiadła na siodełku. Zapewniła, że rower bardzo jej się przyda. Do jeżdżenia na rehabilitacji. A w ogóle lubisz jeździć na rowerze? Tak. Magda Kowalczyk i Marcin Celej wprowadzili wszystkich w nastrój zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Wspólnie zaśpiewali kolędę Lulajże Jezuniu.